Każda usługa rozwojowa powinna być dobrze zaprojektowana. Brak projektu lub nieprzemyślany projekt to przypadkowy albo po prostu słaby rezultat. Standard usług zdalnego uczenia się nr 6 dotyczy właśnie projektowania usług rozwojowych świadczonych zdalnie i zdalnie w czasie rzeczywistym. W tym odcinku skupimy się na tym, jak efektywnie dbać o wysoki standard z korzyścią dla dostawcy usług. Standard usług zdalnego uczenia się. SUS 6. Sukces by design. Projektuj zdalne usługi, które są skuteczne. Czy chciałbyś mieszkać w źle zaprojektowanym, chociaż dobrze wykonanym domu? Hmm? No, na przykład takim domu zaprojektowanym jak łaźnia turecka. <laughs> no, twoi klienci też nie chcą korzystać ze źle zaprojektowanych usług, nawet jeżeli są ładne. Zły projekt to pieniądze wyrzucone w błoto. No i też niezadowolenie klienta. Z drugiej strony, przy dobrym projektowaniu możemy sięgnąć po ogromny potencjał różnorodnych metod i wtedy świadomie wykorzystać je do realizacji celu, który stawiamy przed naszą usługą. Zastanówmy się w takim razie, jak w praktyce można projektować usługi rozwojowe online. Na początek nauczmy się myśleć w kontekście sytuacji edukacyjnych, które staną się naszymi klockami do budowy wspaniałych produktów takich, które angażują osoby uczące się no i skutecznie realizują cele waszych klientów. Od dawna powinno być już dla nas oczywiste, że w kontekście edukacji nie chodzi o teaching, a raczej o learning. Od lat już nie, nie nauczamy, tylko tworzymy sytuacje edukacyjne, w których ludzie się uczą. To z sytuacji edukacyjnych budujemy jak z klocku, właśnie, usługi rozwojowe. Zarówno zdalne, czyli tzw. e-learning, jak i usługi zdalne w czasie rzeczywistym. W międzynarodowym slangu taką sytuację nazywamy learning experience. Podam przykład. Chcesz nauczyć na kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, jak postąpić w przypadku, gdy ktoś straci przytomność. No, oczywiście możesz wypisać stosowne zasady tekstem, możesz zrobić infografikę, albo nawet nagrać wideo trenera, który wyjaśnia te zasady. Możesz to jednak zrobić inaczej. Na przykład przez zadanie uczestnikowi szkolenia pytania hmm, Twoja koleżanka z biurka obok osunęła się na podłogę. Co robisz? Dzwonisz po pomoc, sprawdzasz czy oddycha, polewasz wodą z wazonu. W ten sposób stawiasz uczestnika w sytuacji wyzwania, a to już jest zupełnie inna emocja, inna sytuacja edukacyjna. Typowym błędem popełnianym przy projektowaniu usług online, i to niezależnie od ich formy, jest przekładanie wprost programu szkolenia stacjonarnego na formy elektroniczne. Zwykle prowadzi to do nudnych i ciężkostrawnych szkoleń online. W usłudze świadczonej online możemy projektować aktywności realizowane w dwóch podstawowych trybach. W trybie asynchronicznym, który nie wymaga jednoczesnej interakcji uczestników podczas uczenia się oraz w trybie synchronicznym, w którym uczestnicy pracują jednocześnie z trenerem na żywo. Każdy z tych trybów nauczania ma swoje zalety i warto projektować świadomie tak, aby je wykorzystać. Tryb usługi zdalnej to olbrzymi potencjał elastyczności. Uczestnicy pracują w swoim czasie i w swoim tempie, więc dużo łatwiej jest się zorganizować. Przykładami aktywności w tym trybie są np. pigułki szkoleniowe, filmy instruktażowe, ćwiczenia do samodzielnej realizacji lub np. quizy. Można też zastosować bardziej złożone formy, jak np. gry, albo nawet filmy interaktywne. Największą zaletą trybu zdalnego w czasie rzeczywistym jest przede wszystkim olbrzymia energia grupowa. Czy to w sali szkoleniowej, czy na warsztacie, na Zoomie, czy na Teamsie. Praca w grupie potrafi świetnie angażować uczestników. Dla uzyskania najlepszych efektów warto przekonać uczestników do włączenia kamerek i mikrofonu. Dzięki temu kontakt między uczestnikami zajęć będzie znacznie lepszy niż ograniczenie się do na przykład samego czatu. Przykładami aktywności synchronicznych są dyskusje na warsztacie, praca w podgrupach, praca na wspólnej tablicy albo chociażby webinar. W praktyce często miesza się te metody w celu uzyskania optymalnego efektu. W procesie projektowania, wdrażania, a później realizacji i ewaluacji usługi trzeba przyjąć jakiś spójny model. Jakąś Koncepcję, której będziemy się trzymać, warto przy tym zadbać o to, żeby stosować sprawdzone, oparte na solidnych podstawach podejścia do uczenia się, a przede wszystkim, żeby wybrać te, które są adekwatne do potrzeb usługobiorców. Przykładem takiego modelu jest ADI. Model ten jest dość powszechnie stosowany w nowoczesnych projektach rozwojowych. W ADI wyróżniamy pięć kolejnych etapów, których nazwy tworzą właśnie akronim ADI. a d d -I -E. Pierwszy etap to analysis, czyli analiza. To jest etap, podczas którego zbieramy dane, dzięki którym określimy grupę docelową, cele i efekty uczenia się, a dodatkowo zakres projektu. To właśnie teraz dobieramy technologię, na przykład webinar, platforma e-learningowa i inne narzędzia do pracy grupowej. Kolejnym jest etap design, czyli projektowanie. Podczas tego etapu powstaje konkretny plan, Jakie treści i aktywności będą wykorzystywane podczas trwania usługi rozwojowej. Na kolejnym etapie, który nazywa się develop, czyli opracowywanie, produkowane są treści szkoleniowe, czyli multimedia i inne elementy niezbędne do realizacji usługi. Później w etapie implement, czyli etapie wdrożenia, projekt szkoleniowy jest realizowany już z udziałem uczestników, a treści umieszczane są na platformach e-learningowych i realizowane są inne przewidziane w programie aktywności. No i piątym, ostatnim etapem jest evaluation, czyli ewaluacja. I to jest czas, kiedy zbieramy informacje o rezultatach już zrealizowanej usługi, o osiągnięciu celów czy ewentualnych problemach podczas realizacji. Etap ewaluacji pozwala nam zauważyć elementy szkolenia, które wymagają zmiany, poprawy. Proces ADI jest zapętlony, to znaczy, że w kolejnych iteracjach powstaje coraz lepszy i skuteczniejszy produkt edukacyjny. Bez względu na to, jakie metody w ramach przyjętego modelu wykorzystujesz, czy to będzie persona, mapa empatii, design thinking, czy na przykład metoda siedmiu okien procesu rozwojowego, czy jeszcze cokolwiek innego, co uznasz za ciekawe, warto jest opisać, jak badasz potrzeby usługobiorców, jakie cele chcesz osiągnąć, no i w jaki sposób. Przykładami innych modeli, które można wykorzystać do projektowania usługi rozwojowej, są modele Kempa, Hanafina i Peka. W standardzie usług numer 6 zwracamy uwagę na prowadzenie rzetelnej dokumentacji projektowania i realizacji usługi, a także zbieranie dokumentów potwierdzających stosowanie określonego modelu realizacji usługi. Mogą to być koncepcje, scenariusze, konspekty, założenia czy chociażby wytyczne. Są to również informacje odnoszące się do poszczególnych elementów przyjętego modelu wraz z uzasadnieniem. Częścią tej dokumentacji są także dane z ewaluacji, ponieważ pomagają one ocenić, w jakim stopniu przyjęty dla tej usługi model okazał się skuteczny i efektywny. Dobra dokumentacja to naprawdę, naprawdę olbrzymia wartość. I to nie tylko dlatego, że podlega audytowi, ale przede wszystkim dlatego, że uporządkowana dokumentacja pokazuje klientowi, jak zamierzasz osiągnąć jego cele, pomaga zarówno tobie, jak i wszystkim zaangażowanym w ten projekt. No poza tym, buduje wartość Twojego know-how. No i na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Celem usługi rozwojowej jest zwykle jakaś zmiana. Klient na ogół chce, żeby osiągnąć jakiś konkretny efekt, na przykład w postaci lepszych efektów pracy albo większej efektywności, czy na przykład trafniejszych decyzji. Dlatego właśnie, tak bardzo warto w procesie projektowania być świadomym tej zmiany i dobrać sytuacje edukacyjne tak by zmiana rzeczywiście się zadziała. Możemy sięgać na przykład do tego czasu, gdy uczestnik po szkoleniu wykorzystuje to czego się nauczył podczas usługi rozwojowej. Jest bardzo wiele metod, żeby to osiągnąć, na przykład dostarczenie gotowców, szablonów, checklist lub wspieranie uczestnika przez danie mu dostępu do bazy wiedzy lub wsparcia ekspertów. Ewaluacja usługi pod kątem efektów uzyskanych w wyniku usługi pozwoli też ocenić, na ile wybrany model jest skuteczny. Podsumowując, wykorzystaj w projektowaniu cały potencjał zdalnej usługi rozwojowej i przede wszystkim dokumentuj. Uwierz mi, że po jakimś czasie podziękujesz sobie za to, że tworzenie porządnej dokumentacji projektowej stało się nawykiem Twoim i całego Twojego zespołu. Nagranie finansowane jest z projektu Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej bazy usług rozwojowych BUR z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.